Najdłuższy dzień w roku. Ciepło, około 30. Przeszły tu jakieś burze, popadało trochę. Również w Tachanowie wreszcie pierwszy deszcz od wielu tygodni. A tutaj krótka aktualizacja wiwaksów po 2 tygodniach, niecałych 2 tygodniach od poprzedniego filmiku. Tutaj wiwaks Philostachys vivax Huangwenzu, czyli zielony z żółtym paskiem, tak właściwie brzmi treść tej nazwy, Huangwenzu. Cztery ładne tyczki, trzy, cztery mniejsze. Idzie wysoko. A przypomnę, że tę polankę wykarczowałem właśnie dla niego. Pod ciężarem winorośli padły różne drzewka owocowe, wiśnie na ogół. Były tutaj wielkie chaszcze, jak te, które widać z tyłu. A teraz jest miejsce dla tego oto wiwaksa. Jeżeli chodzi o ten żółty pasek, który w sumie miał być ciekawostką wyróżniającą, to za wiele go nie widać. Jakieś takie jedynie trochę jaśniejsze przebarwienia w bruździe. Ale zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Drugi jest Philostachys vivax aureocaulis, czyli żółty z zieloną cienką kreseczką na niektórych międzywęźlach. Wypuścił jedną tyczkę, o której już wcześniej mówiłem, nic nowego się więcej nie pokazało, ale chciałbym zwrócić uwagę na to poletko, które tutaj dla niego wyszykowałem. Było tutaj już kiedyś podobnie, kiedy rosła tutaj karłatka. Potem posadziłem wiwaksa, narobiłem bałaganu, no i wreszcie to teraz uporządkowałem w ten sposób, że większą część ma w stronę słońca, a tą ciemniejszą, czyli tam, gdzie jest mniej słońca, raczej z tyłu, więc nie rośnie jako po środku, o to mi chodzi. Spodziewam się, że w tym właśnie kierunku pójdzie. Niestety jest to miejsce teraz w tej chwili zacienione, więc nie widać, jak to dokładnie wygląda, ale tak moim zdaniem wygląda wzorowo przygotowane poletko pod bambusa. Bez chwastów, ze ściółką. Oczywiście, jeżeli ma się miejsce, bo nie zawsze ku temu są warunki, ale jeżeli sadzę i mam ku temu możliwość, to właśnie w takich warunkach. I trzeci najważniejszy w tej chwili, jeżeli chodzi o wielkość, wysokość, Huangwenzu, Philostachys vivax Huangwenzu inversa, czyli żółty z zielonym grubym paskiem, i to bez wątpienia jest ta odmiana, bo wyraźnie akurat takie wybarwienie widać. Nie pokuszę się o podanie wysokości, ale pewnie będzie to około 4 metrów w tej chwili. Zaczął już rozkładać gałązki, więc na wysokość zbyt mocno nie przerośnie. Gdy kręciłem ten pierwszy filmik, robiłem go właśnie z tej perspektywy i zmiany były z dnia na dzień. Byłem tutaj kilkakrotnie, za każdym razem mocno podlewałem wodą. Przerastał bardzo mocno, tylko martwiłem się o to, że te tyczki będą bardzo powyginane, więc wyciąłem dwie gałęzie jeszcze i jedną tyczkę skróciłem, tak że przestała się przewieszać, dzięki czemu ten bambus zyskał właściwie otwartą przestrzeń i mógł rosnąć do góry. Mimo to pozostał pochylony, ale było to dobre rozwiązanie, dobry manewr. Wyrosło około 15, kilkanaście ładnych tyczek, natomiast kolejne, drugie tyle przestało rosnąć, co, jak wiemy, znając bambusy, zdarza się właśnie wiosną, kiedy bambus nawypuszcza tych kłów, a potem odżywia tylko te, które są dobrze usytuowane, które nie są nadmierne w stosunku do tej energii, którą zgromadził.
kilkanaście ładnych tyczek, z czego ta wspaniała grupka. Cały krzak znacznie wzmocnił się. Tej masy liściowej będzie bardzo dużo w porównaniu z tym, co było do tej pory. Tyczki będą wyższe, grubsze. Gałązki ulistnią się. I będzie to chyba dobry wstęp do kolejnego sezonu, ale już teraz cieszę się na to, co tutaj rośnie, bo tak dużych żółtych tyczek nie widziałem. Mam wprawdzie spektabilisa i niektóre z nich były no całkiem porządne, ale i tak tutaj ten wiwaks bez wątpienia będzie grubszy. Ten żółty kolor młodych tyczek jest bardzo świeży. Później robi się taki ciemny, bardziej złoty. Tutaj taka jaskrawa cytrynka. Kiedy te tyczki zaczęły wyrastać, okazało się, zrozumiałem, w jakiej są wielkości, ile ich będzie. No to spędziłem tutaj wiele przyjemnych chwil, patrząc na tego wiwaksa. Świetna sytuacja. Było ciepło, coś sobie porobiłem, usiadłem, patrzyłem i cieszyłem oko tym, co tutaj się dzieje. No i nadal tak jest. Ten bambusy właśnie zawsze dają nadzieję na coraz wyższe, większe, grubsze przyrosty, że każdego roku coś więcej jeszcze się pojawi. A tutaj no jest mega świetnie. I ciekaw jestem, jak wysoko te wiwaksy wyrosną. No i jak ten fragment ogrodu zmieni się, kiedy rozłożą gałązki i liście. Mam nadzieję, że jakieś poważne burze nas tutaj ominą i niczego nie połamią, bo te pędy są jeszcze w środku takie jak takie zielone źdźbło zboża. Jeżeli ktoś kiedyś takie przerywał i łamał, no to właśnie taka właśnie tkanka, takie odgłosy łamanej tyczki. No i myślę, że tego jednak tutaj nie będzie. Cieszę się, że to tak tutaj fajnie wyrosło. Myślę, że każdy, kto ma z bambusy już od jakiegoś czasu, ma powody do zadowolenia. Widziałem na grupach takie fajne żywopłoty z bambusa. Ludzie posadzili kilka lat temu i też w tym roku piękne, wysokie tyczki różnych fargesii, bardzo liczne, również spektabilisy. No i niestety bardzo wiele nieoznaczonych bambusów, co mnie zawsze zastanawia, że można sobie coś takiego kupić, ale no w różnych kręgach ludzie się obracają i nie zawsze dążą do tego, żeby mieć jakiś konkretny gatunek. Podoba im się po prostu bambus taki, jaki jest, nadarza się okazja, więc je biorą. Ja jednak bardzo lubię mieć ściśle określone gatunki, odmiany, kultywary. No i ten wiwak Huang Wenzu Inversa z pewnością jest jednym z moich ulubionych. Na razie, cześć.